7,1, 7,8, 22, 348. Ostatnio fona Sołta odbierała. Dzień dobry Pani Iwono, mówi Beata Andreja z tej strony. Ja dostałam od Państwa decyzję pozytywną, że na młodszą córkę dostałam przydzielone stypendium szkolne. Odebrałam ją 9 grudnia 2015 roku. Nie złożyłam zażalenia, więc ona weszła w życie. No i teraz mamy 23 lutego 2016 roku, a ja nie mam żadnych pieniędzy od Państwa na koncie. Numer konta podawałam specjalnie, wzywaliście mnie, żebym przyszła, więc przyszłam i go podałam. Byłam, napisałam oświadczenie, że dowiedziałam się od Was dopiero w listopadzie, że mam zbierać rachunki, a więc już dawno po zakupie książek i podręczników szkolnych i zeszytów i tych przyborów, no to są podstawowe wydatki. Że 104 zł miesięcznie, wrzesień, październik, listopad, grudzień, czyli ten 2015 rok, to praktycznie ja tam kwotę bodajże 300, ponad 300 zł wymieniłam, bo to tak jest, nie? Żeby to dziecko wyposażyć. No i co? No i czekam. Andreas. Tak. Decyzja wystawiona była 24 listopada. Tu w międzyczasie opiekuje się mną pracownik socjalny MOPS, bo ja jestem chora, pacjent nowotworowy, onkologiczny i na bezrobociu, więc z tej racji opiekuje się mną MOPS, ale też niestety w podobny sposób, czyli w ogóle nie spływają pieniądze. Wypełniam mnóstwo formularzy, stawiam się na wezwanie, kiedy trzeba i tak dalej. I już tu się dwa razy pojawił pracownik socjalny u mnie i skarżyłam się nawet do pani Kluska, obsługuje mnie tutaj ze względu na ulicę i dzielnicę i także się nic nie dzieje, no nie ma przelewów po prostu. Mnóstwo papierów, mnóstwo formularzy, no wywiad obszerny, w ogóle niesamowity, niesłychany zbiór dokumentów dotyczących, no wywiad jak za komuny, co do moich warunków i w ogóle rodziny i coś niesamowitego. Jestem zdumiona po prostu ilością papierów i obsługą takich, a pieniędzy zero. Zero dosłownie. I już szpital mój, który wojewódzki dzwonił, tam pracownik socjalny stamtąd ze szpitala do MOPS-u Wrocław, na Kniaziewicza, dlaczego mi nie pomagają? Dlaczego tylko ciągle papiery ode mnie jakieś chcą? Jaka pani? A przyniosła, a rozliczyła się? Z czego ja mam się rozliczać? 104 zł miesięcznie na dziecko to jest przecież banalna kwota. Teraz dziecko dostanie od kwietnia 500, bez papierów. No ale ja nie mam nic, proszę pani, niech pani żartuje, pani Iwono. Ja nie mam nic. Od was nie dostałam nic. Zero. A jest koniec lutego. I dzwonię, już jestem zdenerwowana, bo tak jak pani zaczyna ze mną rozmawiać, nie może pani znaleźć mnie w komputerze, ani w teczce. Ja nie wiem, ile wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie we Wrocławiu u pani w tym biurze. Ile takich matek jest, że są i zarówno bezrobotne, jak i chore. Bo ja spełniam obydwie przesłanki. Jedna wystarczyłaby, a ja spełniam dwie.
i chora jestem. Dla mnie stawienie się u Państwa to nie jest taka prosta rzecz. Ja jestem podatna na wirusy i immunologię mam bardzo osłabioną, także to nie jest tak stać w kolejkach gdzieś. I... No Pani Iwono, jaka... Beata.